Założę się z tobą o 100 zł, że nie masz pojęcia, jaki to blok i do czego służy. Wyobraź sobie, że grasz w Minecrafta w roku 2011, tylko że na telefonie. Budujesz sobie domek, farmę, pozyskujesz zbroje i coraz lepsze przedmioty, aż w końcu odczuwasz potrzebę, żeby wejść do Netheru. Budujesz portal z obsydianu, podparasz go flinkiem, tyle że nic się nie dzieje. W roku 2011 Mojang stworzyło wersję Minecrafta Pocket Edition. Studio zdawało sobie sprawę, że w telefonowej wersji gry muszą jakoś umieścić Nether. Tyle że nie było to możliwe. 12 lat temu telefony nie mogły sobie pozwolić na to, by wyrenderować całkowicie odrębny wymiar, ze względu na zbyt małą ilość pamięci. To właśnie dlatego powstał Nether Reactor Core. Blok kraftował się w ten sposób, a po jego postawieniu otoczył kilkoma innymi blokami rysmu na świecie gracza Chunka, wypełnionego Nether Rackiem, piglinami i glowstone. W ten sposób Mojang znalazł sprytny zamiennik na to, by gracz mógł pozyskać te surowce na swoim świecie bez konieczności wchodzenia do Netheru. Sam blok został potem usunięty, gdy telefony dostały upgrade na przestrzeni lat. Na 100 000 subów pojadę do TGM'ego i wręczę mu masło.